Siema, dzisiaj filmik po dłuższej przerwie. Przerwa spowodowana była tym, że większość napraw, jakie do mnie trafiały, to były naprawy programowe. Zresztą tak jak ten oto Acerek. W komputerze jedyne co trzeba było zrobić rzeczy mechanicznych to wymiana dysku, tak więc no, raczej bez sensu. No i tyle, tak? Czekajcie. A, no i dobra. Bo się trochę zapętliłem. G50. Ten laptop przyszedł ze zgłoszeniem, no, że się nie włącza. Widziałem, że muryga kontrolka od braku prądu. A po dokładniejszych oględzinach zobaczyłem, że tak. Tutaj, nie wiem czy wy to widzicie, widzicie. Jest szczelina, więc zaraz doszedłem do tego, że może być coś nie tak z gniazdem. Jak widzicie, gniazdo całe się rusza. Widzicie albo i nie. O, teraz widzicie to na pewno. Tak więc zdejmiemy obudowę i zobaczymy, co tam się dzieje. Klient nic nie wiedział, gdyż nie jest to jego komputer, on tylko go dostarczył. Tak więc będziemy musieli dojść do tego sami. Co się dzieje na dzień dobry. Widzicie? Cały zasyfiony. Oczywiście z tym zadzwonię do klienta. Powiem, że jest taka sytuacja. Przedmucham, ale może warto by się zorientować, w jakim stanie są pasty. I je również wymienić przy okazji, kiedy będziemy go rozkręcać, tak? Bo nie wiadomo, kiedy teraz klient znowu będzie miał taką sposobność, klient czy klientka. Bo ciężko stwierdzić, do kogo będę, znaczy z kim będę rozmawiał, gdyż tak jak wspomniałem, klient, znaczy ten człowiek, który mi go przywiózł, on go tylko przywiózł, komputer nie należy do niego. A propos, nie dotknął was przypadkiem problem aktualizacji od Windowsa 8 w górę? Przez weekend przerobiłem chyba 5 czy 6 komputerów, które po aktualizacji już nie wstały. De facto ten Acer, którego wam pokazałem, również taka sama przypadłość i tamta stacjonarka też, bo to jest od jednego klienta, z tym, że nowej serze, jak się pechowo okazało, padł jeszcze dysk, tak, ale nie wstał również po aktualizacji. To jest taki zbieg okoliczności pewnie.
Dobra. W ostatnim czasie częsty błąd, zapomniałem o wyjęciu klawiatury. Już dawno ich, znaczy dawno nie miałem komputerów, które mają jeszcze klawiaturę oddzielnie nakładaną na palmrest i z tego powodu no, zapominam o tym, no, ale cóż, nic się nie stało. Taki cudaczek od razu mi się pokazał. Jest jeszcze kilka takich, no ale to na razie mało istotne. Mamy gniazdo zasilania. Tu jest gniazdo zasilania. Tu są przewody. Z laptop po przygodzie. No cóż. Niby, powiem wam tak. Niby można by to było kleić. Ale jeżeli zacznę liczyć za swoją roboczą godzinę, dla klienta na pewno się to nie opłaci. Tak więc zerknę, czy mam takie gniazda. Mogę mieć, a mogę nie mieć. Zadzwonię do klienta, że laptop wymagałby konserwacji, chłodzenia, gdyż jest no po prostu zabrudzony. I tyle, tak? Wrócimy, jak już będę miał gniazdo. Dobra, wracamy do naszego pacjenta. Właśnie przytarabaniłem go z półki w takim oto nieładzie. Przytarabaniłem go, gdyż domyślam się, że tutaj mam gniazdo. Laptopa będę musiał jeszcze przeczyścić. Gdzieś tam chociaż pobieżnie, bo serce mi nie pozwoli go w takim stanie oddać. To chyba pokazywałem, jak to wygląda, tak? Tak więc zaraz zabiorę to, żeby dmuchnąć. No i czekajcie, tak, to jest to gniazdo. Pas nie będę wymieniał, bo to wymaga demontażu płyty i tak dalej później. O, to dobra, reszta gniazda. Ale z czystej ludzkiej życzliwości po prostu go przedmucham wentylator, a tutaj już się zajmę, jak skręcę go. Poczekajcie sekundkę. Mam coś spierdolim. Dobra, wentylator na pewno prezentuje się już lepiej. No i cóż,
No, a gniazdo tutaj było wpinane. Okej, okay, sprawdźmy, czy to na pewno gniazdo. Teraz muszę zachować sporą. O, tutaj się odpięło. Sporą ostrożność, gdyż nie uziemiłem się. No, jednak mam styczność z płytą główną, aczkolwiek jestem ubrany w rzeczy, które się nie elektryzują i generalnie rozładowałem przed chwilą ładunki. Tak więc wydaje mi się, że nic się złego stać nie powinno. Bez pudła, słuchajcie, bez pudła jest gniazdo. Cyk. Nie wiem, czy to nie jest połamane przypadkiem. Ono siedzi ładnie. Najpierw wepnę do płyty. O. Dobra, gniazdo jest już wpięte. Tutaj jest miejsce. Miejsce czy nie miejsce? No dobrze. Tylko nie wiem, czy to akurat tak powinno być. No, ale to nie ma większego znaczenia akurat. Dobra. To tak. Czekajcie, dmuchnę jeszcze tutaj. Już nie będę targał tego laptopa, więc dookoła będę miał. Dobra, pamiętam, że w tym miejscu obudowa się rozchodziła, jakby. A, dobra, rozchodziła się, bo tutaj był klips, na który nie zaskoczyło. A w tym miejscu jest ułamany zatrzask, to widziałem, jak, no, sobie obejrzałem go jeszcze poza kadrem. Ale po złączeniu, znaczy po wkręceniu śrubki nie będzie najmniejszego problemu. Dobra, na razie oczywiście robimy bez skręcania. Dobra, wentylator.
Пах. Пах. А, якщо добре слухати, то... то będziecie mieli lekcję o hobbitach i tak dalej. Dzisiaj Władca Pierścieni w tle. Dwie wieże. Nie, tak nie można. Dobra. Generalnie na tym etapie montażu już możemy sprawdzić zasilacz, czy gniazdo działa. Znaczy, możemy sprawdzić gniazdo, bo zasilacz był sprawny. Cyk. A, no należałoby jeszcze włożyć baterię. Wy to widzicie, zgaszę lampkę. Widzicie, kontrolka miga. Tak więc mamy prąd. Nie mamy prądu. Dobra, i możemy przystąpić do końcowego montażu. Równiutko. Teraz obejrzę jeszcze krawędzie na bokach. Przód ładnie. Ta strona ładnie. No, jeszcze trzeba poskręcać, wiadomo. Tył. Gra. I tu będzie grało. Tak więc skręcamy. Tutaj gruby gwint.
przedmuchał ten wentylator, znaczy tą kratkę wentylacyjną. OK. Teraz go włączymy bez baterii, tak żeby nie było wątpliwości, że prąd dochodzi i tak dalej. Cyk. Fajnie siedzi. Co byście trochę lepiej widzieli? W sumie wy nie macie co tutaj oglądać tak naprawdę. Grunt, że komputer działa. Zobaczcie, ile może się zmienić między jednym filmikiem a drugim. Tu wyżej wrzuca się właśnie filmik z montażu płyty głównej dla komputera, znaczy do komputera klienta. Płyta była kupiona na Allegro. I tam jeszcze miałem w porządku ręce. A tutaj zobaczcie, oba łokcie załatwione. Pani Magdalena, zaraz sprawdzimy klawiaturkę, sprawdzimy Wi-Fi, jest widoczne, więc karta działa. W sumie karta nie była odpinana, no ale fajnie jest sprawdzić, kurwa. No dobra. Wszystko gra. Rozjaśniliśmy. Jest hasło. Nie sprawdzimy nic więcej. OK. Pozostaje zadzwonić do klienta, gdyż dla niego się dosyć paliło z tym komputerem. No i to wszystko. Wam życzę miłego dnia. Jeżeli filmik się spodobał bądź pomógł, zostawcie po sobie jakiś ślad na kanale. Najlepiej w postaci subskrypcji. Najlepiej w postaci subskrypcji. Na razie.